Dzisiejsze statystyki przyniosły wprawdzie nieco lepsze informacje o liczbie nowo wykrytych zakażeń, ale dane o zgonach są bardzo dalekie od optymizmu. Niemal 14 tysięcy nowych zakażeń w porównaniu z danymi z poprzedniej środy dało na krótką chwilę nadzieję na poprawę sytuacji. Jednak 740 zgonów w ciągu ostatniej doby skutecznie tę nadzieję umniejsza. Niepokojąca pozostaje również liczba pacjentów ze zdiagnozowanym SARS-CoV-2, którzy Wymagają terapii z wykorzystaniem respiratorów. Przez ostatnie kilka dni spadek liczby tak prowadzonych terapii jest minimalny. W województwie podlaskim sytuacja zdaje się zmierzać do stabilizacji. Dzisiaj podana liczba nowych zakażeń jest najniższa w kraju, ale tu również jest zła wiadomość. W ostatniej doby COVID zabrał również wcale nie najmniejsze w kraju śmiertelne żniwo. Rządowy serwis mówi o 15 ofiarach. Podczas wtorkowej narady zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Dyrektor Suwalskiego Szpitala Adam Szałanda stwierdził: "Sytuacja się poprawiła. Jeśli chodzi o obłożenie, hospitalizujemy 68 pacjentów z potwierdzonym COVID-em. Poinformował też, że w dniu poprzedzającym spotkanie hospitalizację zakończyło 19 ozdrowieńców. W ich miejsce przyjęto 11 nowych pacjentów. Niestety pod respiratorami, według jego relacji, pozostaje nadal stała 17-osobowa grupa" Najciężej chorych. Od rana do chwili zamknięcia dzisiejszego wydania bezskutecznie oczekiwaliśmy na zapowiadaną konferencję rządu, podczas której planowano ogłosić najbliższe zamierzenia dotyczące zasad sanitarnych w perspektywie dłuższej niż tydzień. Konferencja była sukcesywnie odsuwana w czasie.